coraz częściej z ust przedstawicieli rządu padają informacje o aktualności projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Takie działania należy oczywiście popierać, natomiast cały czas nie mamy informacji albo nie trafiają one do opinii publicznej, w jaki sposób ten projekt będzie finansowany. Wydaje się bowiem, że bez ustalenia i odpowiedzi na to pytanie prowadzone od dłuższego czasu badania środowiskowe i lokalizacyjne czy dywagacje na temat sposobu wyboru technologii nie mają większego uzasadnienia. Projekt elektrowni jądrowej powinien być finansowany w sposób specyficzny dla tego typu projektów. Nie da się go zbudować ani z pieniędzy samych grup energetycznych, które są zaangażowane w ten projekt, ani z budżetu państwa. Można liczyć, ale w ograniczonym zakresie, na finansowanie dostawców technologii czy finansowanie państw, z których ta technologia będzie pochodzić. Wydaje się jednak, że to nie będzie wystarczające dla sfinansowania tak olbrzymiego przedsięwzięcia. Dlatego konieczne jest rozważanie innych sposobów i źródeł finansowania specyficznych dla elektrowni jądrowych, dla tego typu przedsięwzięć. Wydaje się, że bez pomocy publicznej się tutaj nie obędzie. Z informacji, jakie docierają do opinii publicznej, informacje te wskazują, że rząd odrzuca raczej finansowanie, czy to z budżetu państwa, z budżetu centralnego, czy też rozwiązania typu brytyjskiego, czyli kontrakty różnicowe. Także procedowana ostatnio ustawa o rynku mocy, choć mogłaby służyć dla tego typu projektów, wydaje się, ma zupełnie inne przeznaczenie. Dlatego trzeba się zastanawiać nad innymi mechanizmami. Takim mechanizmem mogłaby być na przykład, mógłby być finansowanie projektu poprzez dedykowane dla niego specjalne certyfikaty. Jest to rozwiązanie dosyć znane już i w Europie, i na rynku polskim, i mogłoby się przyjąć być może także i dla tego przedsięwzięcia. Innym rozwiązaniem może być poszukiwanie nowych, kolejnych partnerów biznesowych. Tutaj ciekawym kierunkiem poszukiwań może być Litwa. Kiedyś myśleliśmy o wspólnym przedsięwzięciu z Litwinami, ale tym razem można by myśleć o takiej współpracy przy projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ostatnio na Litwie sporo się dzieje dobrego. Litwini wprowadzają i poprawiają klimat wokół największej polskiej inwestycji w swoim kraju, czyli Orlenu. Wydaje się też, że mamy sporo wspólnych interesów z Litwinami, sporo wspólnych interesów energetycznych. To jest Litpol Link 1, Litpol Link 2, konieczność synchronizacji systemów energetycznych. To jest kwestia dopływu energii ze źródeł rosyjskich, czy też kontrola nad tym, co się dzieje z białoruską elektrownią jądrową. Wydaje się, że wspólne przedsięwzięcie w tak dużym projekcie jak ten mogłoby również pomóc rozwikłać inne problemy polityczne, jakie wciąż między krajami naszymi są.